podobało mi się. Źrenice w normie. Tętno? Lekarz mnie przejechał. Chyba przeleciał. Szymon jest przystojny, wysportowany i pracuje jako lekarz w jednej z prywatnych warszawskich klinik. Serce bohatera zmiękczy dopiero piękna i dowcipna miłośniczka jazdy na rolkach, Basia. No nie, wracaj! 8-letni Sebastian mieszka z dziadkiem w niewielkiej wiosce we francuskiej części Alp. Od pewnego czasu spokój tutejszych mieszkańców burzy wieść o grasującym w okolicy tajemniczym dzikim zwierzęciu. Pewnego dnia podczas spaceru po górach Sebastian spotyka na swojej drodze hiszpańskiego owczarka. No to co, panowie, mamy już wszystko? Poczekaj, wiesz co, może jeszcze zróbmy sobie selfie. W swojej najnowszej komedii Jerzy Sztur wyśmiewa wszystko i wszystkich, nie oszczędzając przy tym samego siebie. Obywatel Jan Bratek, gdziekolwiek się nie pojawi, ściąga na siebie lawinę niespodziewanych zdarzeń. Niczym Forrest Gump, Bratek bierze udział w najważniejszych wydarzeniach swojej epoki. Z podmuchami chłodnego wiatru, ale też i ze słoneczną pogodą zbliżają się jubileuszowe 20 zimowe regaty barwórkowe o puchar prezesa PAK KWP Koni. Regatom towarzyszyć będzie, tak jak w ubiegłym roku, koncert piosenki żeglarskiej Złota Szekla, nawiązującej w swojej tradycji do ogólnopolskiego spotkania śpiewających żeglarzy Złota Szekla. Koniecznie nie przegap. Bogaty biznesmen stojący na progu bankructwa postanawia sfingować własną śmierć, zgarnąć pieniądze z polisy i zacząć nowe życie. Kto może wystawić fałszywy akt zgonu? Lekarz, który ma romans z żoną biznesmena. W zamian rekiny finansjery obiecują usunąć się w cień, a pan doktor będzie miał wolną drogę do poślubienia wdowy. Żeby plan się powiódł, trzeba przygotować misterną intrygę. Wielka miłość, zdrada, tajemnica, która nie może wyjść na jaw oraz zagadkowe morderstwo, czyli intryga. Znakomity tekst, gwiazdorska obsada i reżyseria Jana Englerta to murowany sceniczny sukces. Sztukę będzie można oglądać 23 listopada na deskach Konińskiego Domu Kultury. Więcej o wydarzeniach kulturalnych w zakładce Imprezy.